Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. A razem ze mną jest świeżo uwolniony Paweł Tanajno w drodze do domu prosto z policyjnego aresztu. Witam Ciebie, Pawle. Halo? Witam serdecznie, witam wszystkich moich widzów. Tak, jak zwykle z trasy rwie nam się troszeczkę internet. Słuchaj, bo widziałem to, co się działo w sądzie, widziałem to, co się działo pod Pałacem Kultury, widziałem wcześniej wszystkie streamy z Zajsia. Co tam się w zasadzie stało? Bo dla normalnego człowieka to wyglądałoby więcej tak. Stałeś, opierałeś się o znak, przyszło kilkudziesięciu policjantów i cię zawideło, a potem zrobiła się straszna akcja oczerniania ciebie w mediach, a teraz wyszedłeś. Słuchaj, stała się rzecz całkowicie surrealna. Taka karykatura państwa policyjnego. Demonstracja demonstracją, legalna. Ogłosiliśmy rozwiązanie demonstracji. I wszyscy, no wiadomo, jakoś tak się złożyło, udali się za mną, ale staraliśmy się iść gęsiego, tak, żeby już nie kontynuować tego zgromadzenia. Zresztą skręciliśmy od Pałacu Kultury w lewo, tam jest budowa i chodnik jest bardzo wąski. Więc bardzo się to wszystko rozciągnęło. Z niewyjaśnionych dla mnie przyczyn przede mną szła ogromna grupa dziennikarzy internetowych, ale też stacje telewizyjne Polsat, TVN. Jak się potem okazało, też Tajniak z TVP PiS. I szliśmy tak. No i doszliśmy do skrzyżowania jednego z głównych w Warszawie, ulica Świętokrzyska z Marszałkowską. No tam ta grupa jeszcze bardziej się rozbiła, bo część przeszła przez pasy na światłach, część została zatrzymana i właściwie to już był koniec. I nagle 500 policjantów prewencji wykonuje akcję okrążania wszystkich. No nic, no ja nie wiem, o co im chodzi. Dalej udaje się spokojnie spacerem. Rozstałem się z Michałem Wojciechowskim, z Jackiem, takimi moimi bliskimi współpracownikami. Oni poszli w inną stronę, ja szedłem prosto ulicą Świętokrzyską. A ci szaleją, biegną w bocznych ulicach, wiesz, ludzie się patrzą, nie mówię, że ludzie ze zgromadzenia, tylko normalni warszawiacy, którzy nie brali udziału w tym wszystkim, siedzący w knajpach. W ogóle co się dzieje? Idzie sobie gość i za nim po prostu 500 policjantów. Ja wstąpiłem na kawę. Oni zablokowali wszystkie boczne ulice, żeby nie można było dojść do placu defilat. Ale okej, ja w ogóle tam nie zamierzałem iść. Skończyłem kawę, ruszyłem dalej. No i dalej ten sam schemat. Ludzi już właściwie nie było, bo wszystkich albo tam zatrzymali w sensie do spisywania. Nie aresztowali nikogo, ale do spisywania. Tak więc szedłem sobie właściwie sam. No faktem jest, że dosyć sensacyjnie to wyglądało, że idzie gościu sam, a przed nim mnóstwo dziennikarzy. No i tam, no po prostu było to tak, wyglądało dziwnie, no ale tak było. Ja szedłem sobie spokojnie sam. No i policja dostała piany. Zaczęli okrążać. No, doszedłem do pomnika Kopernika i tam stworzono ścisły kordon z 500 gdzieś policjantów i krzyczą, żeby... A nie, właściwie nic nie krzyczą. Zrobił się kordon. Ja się pytam, o co chodzi, no bo ja żadnego zgromadzenia nie ma, ja jako pieszy chcę iść dalej, nikt nie odpowiada. Ten kordon w pewnym miejscu, tam policjanci trzymali się tak jak przedszkolaki za rączkę, więc była szpara, no ja pod tymi rękami przeskoczyłem, no i zagrodził mi drogę jakiś tam sierżant, oficer, nie wiem jaki tam ma stopień. No i tak jakby wpadłem na niego, on mi po prostu zaszedł drogę, ja się zatrzymałem, ten kordon się poprawił. No i siedzieliśmy tam ze wszystkimi dziennikarzami i oni mówią, proszę się rozejść. Nie dając możliwości fizycznej. Ale to, że to, że oni nam nigdy nie dają możliwości, dając komunikat, proszę się rozejść, to nigdy nie dają możliwości się rozejść. Ale wiesz, to było tyle śmieszne, że dziennikarze powiedzieli, że oni tam wykonują pracę medialną. Więc ja mówię, no ale gdzie ja mam się rozejść? Ja tu jestem sam. To, że wokół mnie jest dużo ludzi... To oni są tu służbowo na pokład weszli. No ja jestem sam tutaj, no o co chodzi, nie? No i wiesz, kombinowali ze 20 minut.
wzywali dziennikarzy do rozejścia, dziennikarze to olali wszyscy, no nikt się nie rozchodził. Nie, przepraszam, no i oni... bo byli tacy, którzy próbowali się rozejść i też im nie pozwolili, było na streamach. Ja tego już nie ogarniałem, starsze, okay. Co oni wymyślą. No i w pewnym momencie mnie zaaresztowali pod zarzutem użycia siły. Ja w ogóle, naruszenia nietykalności cielesnej. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, no ale potem się dowiedziałem, że właśnie ten oficer, który mi zaszedł drogę, jak ja zrobiłem pod tymi rękami, sobie przeszedłem, tak jak w polonezie, wiesz, pod rękami, że ja go popchnąłem. Co można zobaczyć, że żadnego popchnięcia nie było, jakbym go popchnął, był niższy ode mnie, ja jestem wyższy, sporo ważę, jakby go popchnął, to by poleciał na kilka metrów do przodu. On mi po prostu zablokował drogę, być może się zetknęliśmy, no bo wszedł jakby w mój kierunek poruszania się, ale ja zatrzymałem się po prostu i tyle. No i taki był zarzut. Taki mam na protokole zatrzymania, że naruszyłem nietykalność cielesną, ale to nie wszystko. Następnego dnia, nie, po dwóch dniach się okazało, dzisiaj, jak mnie zawieźli tam na godzinę 12 do policji, okazało się, że jest drugi zarzut. Otóż był taki moment, że te kordony policji zostały na krakowskim przedmieściu, gdzieś tam za mną i nagle ja sobie idę i nagle koło mnie biegnie policjant. Rozumiesz? Taki, wiesz... To jest to, co tak machałeś ręką, że chodźcie za mną. Nie wiem, czy to był... Nie! Nie, to już dużo później. Za mną to było jeszcze przed tym, jak poszedłem na kawę. No i wiesz, i biegnie przede mną ten policjant, no ja widzę, że on taki zziajany w tej maszce i tak dalej. Powiem ci, sprawa była bardzo poważna ogólnie, ale no, policja doprowadziła to do takiej karykatury, że już no, mi się już śmiać chciało z tego, co oni robią, wiesz, no i może nie zachowałem odpowiedniej powagi do tej sytuacji, co oni robią, ale wiesz, zgromadzenia nie było, wiesz, no, w mediach mnie grillują za to, że niby zgromadzenia nie było, ja się spacerowałem, no i bieg się ten policjant, nic do mnie nie mówi, nie wydaje mi żadnych komend, nie mówi zatrzymaj się, proszę się rozejść, no nic po prostu, biegnie sobie, no. No i ja pobiegłem z nim. Mieliśmy jakiś kawałek koło siebie, no i takie było wrażenie, jakbyśmy sobie razem, wiesz, jogging uprawiali. No taka humorystyczna sytuacja, no ale ja jestem ogólnie, wiesz, bardzo pogodnym człowiekiem, no więc uznałem, że to taki, wiesz, taki trochę jak w filmie Race, taki motyw, nie? W ogóle idzie sobie człowiek, biegnie jakiś policjant, wyrwany z tego kordonu, co sobie biegnie, no i ja też biegłem. I on mi zabiegł drogę, ja trochę na niego wpadłem, jakby go tam może, wiesz, no wpadłem po niego, na niego ciałem, przeprosiłem go, poklepałem, powiedziałem sorry, że biegłem, no taki żart, no trzymaj się chłopie i dalej, no. No i to się okazało drugie naruszenie, bo za mną biegł redaktor TVP PiS i z jego ujęcia kamery to w ogóle wygląda, wiesz, tam policjant zeznał, że poczuł silne uderzenie w obojczyk. Następnie szarpnąłem go do tyłu, on się ledwo tam utrzymał i poklepałem. No po prostu wiesz, aikidoka. Posłuchaj, posłuchaj. I teraz patrz, co się dzieje. Biorąc pod uwagę sprawę, która całkiem niedawno dopiero znalazła finał, ale jest sprawą z 2017 roku. Biorąc sprawę człowieka, którego bardzo szanuję skądinąd, Władysława Frasyniuka, który na jednej z miesięcznic kopał policjantów prewencji, pluł i lżył, to sąd okręgowy stwierdził, że znikoma szkodliwość czynu, ale on się odwołał i sąd apelacyjny stwierdził, że absolutnie jest niewinny. No to wiesz, jeżeli oni sobie podciągnęli jeden w ogóle fałszywy zarzut, jakieś pchanie, a drugie, takie moje życzliwość, bo to była życzliwość dla tego policjanta, on chce sam bieg. Ja tak, wiesz, to widziałem, że ta sprawa już ich przerasta, że w ogóle policja, ta szeregowa, jest w ciężkim szoku, co się dzieje. I to już nie chodzi o dzisiaj, o wszystkie te demonstracje. Ma przed sobą pokojowo nastawionych ludzi i dostaje z góry rozkazy, żeby pacyfikować ludzi pokojowo nastawionych. Wiesz, im jest przykro, ja dostałem tyle głosów od każdego policjanta, z jakim miałem kontakt przez te 48 godzin, czy na obsługującego cele, czy tego, który mnie przysłuchiwał, czy kolejnych, ja już nie będę ich wymieniał, żeby nie robić im kłopotów, to oni mówią jedno, dzieje się źle, hańbiony jest mundur policji, hańbiony jest wizerunek, który policja tak długo odbudowywała po czasach PRL-u, że jest organizacją stojącą na straży bezpieczeństwa obywateli, a nie jest policją polityczną.
I mi jest w ogóle żal tych wszystkich policjantów prewencji. Ja czuję, wiesz, przez ostatni miesiąc ja się ciągle z nimi stykam. I można wręcz powiedzieć, że z nimi obcuję cieleśnie. Bo oni ciągle się o mnie ocierają, albo mnie tłum na nich pcha, mam kontakt z ich pałkami. Wiesz, no po prostu taki jest kontakt. No ja dzisiaj też chciałem, zadawałem tym policjantom pytanie, którzy mnie przysłuchiwali, czy kontakt z pałką policjanta to jest jakby, nie wiem, naruszenie nietykalności, czy nie. No wiesz, to jest, wszystko się robi jakaś karykatura totalna. To jest problem, kiedy naciski z góry trafiają na opór materii na dole i wychodzi komedia. Po prostu wychodzi komedia, bo ci policjanci nie są zomowcami. Ja się nie zgadzam ich tak nazywać, nawet tych z prewencji. Oni są ludźmi, którzy żyją wśród nas. Warto przypomnieć, że ZOMO i milicja miały swoje osiedla, swoje sklepy, w których zawsze była szynka i alkohol. Mieli wszystko. Żyli w innym świecie i można było po prostu, oni inaczej reagowali na ludzi i po prostu traktowali jak wrogów. Ci ludzie żyją wśród nas. Ich żony mają firmy, pracują w firmach, tracą pracę. Ja nie mogę słowa powiedzieć na żadnego policjanta, oprócz tych czterech, którzy niestety złamali się. I to jest ich porażka. Ich osobista porażka, bo opublikujemy te dane, które są publiczne, bo były dzisiaj wywieszone na Wokandzie, kto jest niby poszkodowany, ci, którzy mnie oskarżyli, zostaną opisane i niech ludzie po prostu im powiedzą, co o nich myślą. Niech wiedzą, że jak będą się słuchać swoich oszalałych przełożonych politycznych, tej pisowskiej zorganizowanej grupy przestępczej w policji, która hańbi polską policję i polski mundur, to spotkają się z ostracyzmem społecznym. No i to jest historia. Czy ty złożysz zawiadomienie do prokuratury na tych czterech policjantów, że fałszywe zeznania składali? Może oskarżenie o fałszywe. Nie miałem dotychczas czasu, bo jednak to wszystko jest dla mnie ogromnym obciążeniem, bo ciągle ktoś chce rozmawiać, ciągle są jakieś zainteresowanie, jest mnóstwo pracy, wiesz, z ludźmi, którzy chcą przyjechać i tak dalej, odpowiada się. Jest po prostu taka aktywność medialna i organizacyjna. Ja nie miałem czasu na te sprawy sądowe. No, wyszedłeś kilka godzin temu z aresztu, to się nie dziwię, że nie masz czasu. Ja mówię też o zeszłym tygodniu, wiesz, też jak już mieliśmy pracę z Jackiem Wilkiem, któremu bardzo dziękuję za pomoc prawną, to skoncentrowaliśmy się głównie na tarczy antyrepresyjnej, czyli na ochronie wszystkich uczestników demonstracji przed mandatami, przed karami GIS-u. I nie miałem czasu na tam pozywanie ich za tą demonstrację, nawet 16 maja legalną rozpędzoną. Dojdą też, ja na pewno złożę też zawiadomienie o inwigilacji i o podsłuchach. Jest bardzo dużo wśród nas, no dużo może przesadziłem, jest ich kilku, ale kilku agentów, których już namierzyliśmy. Nie wiem, z jakich służb pochodzą, czy to jest tajna policja, czy to jest ABW, nie mam pojęcia. Namierzyliśmy ich, zrobiliśmy im mały żart, więc wiemy już na pewno, że donoszą, że to nie są ani przedsiębiorcy, ani ludzie nawet, którzy są zainteresowani walką z reżimem. Mój telefon jest podsłuchiwany, też mieliśmy taką śmieszną akcję, po której jestem pewien, że coś takiego ma miejsce, więc ogólnie jestem inwigilowany, no to są metody ubeckie, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek sąd zgodził się na inwigilowanie mnie, bo ja nie spełniam żadnych okoliczności przewidzianych prawem do podsłuchów i czy tam do instalowania jakiegokolwiek oprogramowania śledzącego. Okej, okay. Czyli tych czterech policjantów będzie zawiadomienie, że składali fałszywe zeznania? Tak jest. Okej, okay. Bo dla mnie było dość ważne, bo powiem ci, że tak jako zwykły obywatel, który całe życie starał się być praworządny i całe życie uważał, że policja to jest po jego stronie, to się tak trochę przeraziłem, no bo przecież skoro policja może skłamać w twojej sprawie, to może w każdej. Ja nic nie jadłem w areszcie, no po prostu z ostrożności. No. Miałem 2 dni, Krzysiek, tobie też polecam, 48 godzin, poprawisz swoją figurę. Ale może wolałbym nie w celi. Ale wiesz, to jest bardzo dobre, wiesz, wyciszasz się, książeczka, nie jesz, jest w porządku. Kurczę, jakie teraz plany? Słuchaj, nie puszczamy, bo to przecież nie jest plan mój, no to wiesz, ciągle mnie wszyscy pytają, jak ja tu bym był jakimś szefem związku zawodowego albo partii politycznej. To, co ludzie będą chcieli, jeżeli czują, że trzeba dalej walczyć, do czego wszystkich gorąco namawiam, no to protestujemy dalej do skutku. No widać, że władza się trzęsie. Oglądałem ostatnio w stacji TVN wywiad z jakimś tam takim starszym panem opozycjonistą liniowym, no nie tym gwiazdorem.
I on odpowiedział, że jak on patrzy na to wszystko, to mu się przypominają czasy stanu wojennego. Oczywiście redaktor zaprotestował, no przecież nie można tego porównywać, że kiedyś była przemoc, teraz tej przemocy nie ma, ale on powiedział, ale przecież to nie o to chodzi. Jemu chodzi o reakcję władzy, która jest niewspółmierna, która przejawia, pokazuje znamiona paniki. No przecież to, co oni robią ze strajkiem przedsiębiorców, z protestami obywateli i ze mną w sobotę, no to jest karykatura, no gdzie ci ludzie mają głowę, no wiesz, to jest po prostu coś niesamowitego, żeby na jednego człowieka wysyłać 500 policjantów prewencji, no. A potem starać się tak nieudolnie uzasadnić tą swoją interwencję po to właśnie, żeby w niedzielę media mogły mnie opluć, że jestem zatrzymany, robiąc takie wrażenie, że już w ogóle jestem przestępcą. I w sumie co, dzisiaj będzie to wszystko odkręcane? I po co to wszystko jest? No przecież wiesz, ja się nie poczuwam jakoś tam, wiesz, do tego, że... Nie wiem, może jestem, może się źle oceniam, no, że jestem jakimś wielkim zagrożeniem do władzy. Może będę dopiero w tych wyborach, jeżeli ludzie wesprą mnie finansowo, jeżeli zgromadzę na koncie Komitetu Wyborczego 1 000 000 złotych, tak, że mógł zrobić gigantyczną kampanię i u Krzyśka Woźniaka wykupić 24 godziny na dobę. Nie musisz u mnie nic wykupywać, masz u mnie występy za darmo zawsze i zawsze miałeś. Tak jak nikt inny u mnie nie płacił za to, że może występować. Nie, Krzysiek, włączymy na wszystkich filmach reklamy, które YouTube, i włączymy tylko, że z mojego konta reklamowego komitetu przyjmujesz reklamy. O Boże, ale ty mi teraz robisz antyreklamę. Teraz to się hejterzy na mnie rzucą, którzy nie wiedzą, że ty żartujesz. Ale... Żeby nie było tak jak z tą policją, że ich napadłem, nie? Tego, co w biegu. No właśnie, nie? Bo wiesz, potem będzie no, w telewizjach. Można być tak burmuszonym jak politycy. Tak, tak, tak. Słuchaj, a bo pojawiły się też w mediach, w tym na przykład dzisiaj. Dzisiaj to jest, słuchajcie, poniedziałek. My to nagrywamy w poniedziałek 25 maja. Pojawiła się dzisiaj w TVN24 między innymi rozmowa, gdzie był między innymi jakiś polityk PiS, nie pamiętam jak on się nazywa. I on tam też powtarzał to, że ty masz zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza. Takie zarzuty się pojawiły kiedykolwiek poza mediami? No i to tak, to ty, który Krzysiek, powiedz mi, który to jest, to jemu też założę sprawę, bo czynna napaść na funkcjonariusza to jest napaść z użyciem narzędzi. To jest konkretny paragraf 223 KG i on mówi, o czynna napaść się różni tym od naruszenia nietykalności osobistej, że jest z użyciem narzędzi, że dochodzi do pobicia na przykład, które wykazuje obdukcja i tak dalej, i tak dalej. Tak więc powiedz mi, która to menda tak mówiła i ja mu założę sprawę o zniesławienie. Dobra, to ustalę. Przeszukam, że się tak wyrażę, internet. W każdym razie dziś to było przed godziną 18 w TVN24, bodajże u pana Morozowskiego. Także łatwo będzie sprawdzić. Ja też byłem u pana Morozowskiego. Słucham? To pewno po tym baranie. Ja nie po... epitety proszę, nie na tym kanale. Moment, Krzysiek, nie powiedziałeś jeszcze nazwiska, więc nikogo personalnie nie obraziłem. Ale na monetyzację też szkodzi. Przepraszam, to się wytnie. Dobra, nie, jedziemy jak jest. Słuchaj, a powiedz mi tak, jak już była kwestia tarczy antyrepresyjnej i pana mecenasa Wilka, ci ludzie, którzy na przykład protestowali, się na przykład do nich sanepid przyczepia albo jakieś mandaty dostali, oni na jakie wsparcie mogą liczyć? Krzysiek, ale wiesz, tu jest bardzo ciężka sprawa. Mhm. O, i teraz jest problem z połączeniem. Pamiętaj... Dostały halo? Zawiadomienie. W tym jedna osoba przysłała mi taki internauta. Aha. Przysłał mi to zanonimizowane. Więc ja tak naprawdę nie wiem, czy napisałem do niego, że proszę o telefon, że oczywiście zajmiemy się sprawą, ale on się nie skontaktował, a tylko Michał Wojciechowski, ten, który tam ze mną często bywa, jeden z tych dwóch panów, on dostał karę 10 000 i monitorujemy te postępowania. On wysłał te pisy presyjne do GIS-u, poinformował GIS, że to jest lipa, że nie sprawdzili wszystkich okoliczności, bo pamiętaj, że o ile policja dosyć bezkarnie może wystawiać mandaty i potem powie, no wystawiliśmy, najwyżej sąd uniewinnił, o tyle pracownicy administracji z GIS-u,
Oni są zobowiązani zgodnie z KPA do wszechstronnego zbadania sprawy przed karą. I jeżeli oni, nie zbadając tej sprawy wszechstronnie, będąc zawiadomionymi, że to jest lipa, tak, że nie dało się zachować 2 metrów odległości, bo nas policja ściskała, to jest zresztą wiadomość już publiczna, więc urzędnik wiedzę publiczną powinien mieć z urzędu nabyć. Jeżeli oni tego nie zachowają i puszczą te kary do egzekucji, tą jedną, którą, o której wiemy, no to będziemy zgłaszać te zawiadomienia do prokuratury przeciwko nim o niedopełnienie obowiązku. Bo wszystkie kary, jakie wystawiono demonstrantom, były totalnie udawane, gdyż wystawiano tylko tym, którzy byli skupieni przez kordon i ściśnięci, nie byli w stanie zachować 2 metrów i nie byli się w stanie rozejść na polecenie policji. Ale jeszcze raz podkreślam, tylko Michał Wojciechowski ma ten GIS dotychczas. Nikt więcej się do mnie z tym nie zgłosił. Nikt więcej nie zgłosił się do kogokolwiek właśnie, ani do Michała Wojciechowskiego, ani do Jacka Kubowskiego, którzy są jakby kojarzeni tutaj z zarządem społecznym, zresztą są, no, w zarządzie społecznym strajku. Nikt. I teraz ta jedna sprawa Wojciechowskiego też jest w takim stanie, że minęło już ponad 14 dni, odkąd jest termin zapłaty. Wojciechowski oczywiście tego nie zapłacił, tylko powiadomił GIS, że to jest niefałszywe powody. I nikt mu nie ściągnął tych pieniędzy z konta. Tak więc ja mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy bilans GIS-u 0. No to też ciekawe, to może zastanawiam się, czy te informacje medialne o tym, że tak ścigają, nie są po to, żeby zniechęcić ludzi od przychodzenia na strajk. Na pewno, słuchaj, zobacz, co się wydarzyło po pierwszej tej demonstracji, po tej pierwszej, największej demonstracji, może nie pierwszej, największej demonstracji 16. Oni się tak przerazili, że kolejna będzie większa. Zobacz, co się działo w zeszłym tygodniu. Jakie było bombardowanie oficjalne, no przez sam Błaszczak. Wszyscy tam prominentni ci pisowcy mówili, że to nielegalne, że będą kary, że będzie wszystko, mandaty, w ogóle więzienia i tak dalej. A co się działo w internecie? No ja widziałem zdjęcia czołgów jadących na Warszawę, wiesz, na przyczepach. No i te policja wszędzie i w ogóle to wszystko, no ja dziwię, że ludzie się przestraszyli i ja nie mam im tego za złe, no. Natomiast dzisiaj ludzie, nie bójcie się, nic się nie dzieje. Władza nie jest w stanie zrobić nic. Oni tracą kontrolę nad policją. Oni tracą. Ci policjanci za chwilę sami się zaczną buntować. Więc drodzy obywatele kochający wolność, własność i szanujący swoją godność, nie odpuszczajcie. Jak się tylko nadarzy, bo w przyszłym tygodniu ja nie jestem w stanie tego zorganizować, nie mam na to czasu, zresztą dzisiaj już jest poniedziałek, ja jadę, nie zdążę nawet tego zgłosić przed sobotą, ale wszystkie kolejne demonstracje, jakie będą, po prostu przychodźcie na nie. Im nas będzie więcej, tym oni już w tej chwili są bezradni. Słyszałem, że liczba skarg, jaka wpłynęła po 16 maja, przeraziła ich, bo to jest 1000 skarg. Konkretnie słyszałem liczbę 780 skarg na zatrzymania. Będą zawiadomienia o prokuraturę, będzie tysiące świadków. Dla nich to jest ponad ich siły. Już nie mówię o sądzie, gdzie dzisiaj była sprawa z... Sorry, jesteś już powrotem. Wracam, dzwonił ktoś. Więc była sprawa z zachowaniem bezpieczeństwa taka, że w jednej sali siedzi sąd i w drugiej siedzą świadkowie i no i ja z zarzutami. I jak to ma funkcjonować, ja nie wiem, to jest wszystko tak spowolnione, tak niewygodne. Sama sprawa się okazała, mimo że miałem jedyną dzisiaj, to sama sprawa z przyczyn technicznych się opóźniła o godzinę 20 minut. I potem każde pismo, które mecenas Wilk dawał, to musi protokolant z tamtej sali wychodzić, wchodzić do naszej, odnosić sądowi. To w ogóle... A dezynfekują te papiery? Spryskują czymś? Co? A dezynfekują te papiery? Spryskują czymś? Nie. Tu stwarzają zagrożenie, trzeba by spryskać. Nie, no mam nadzieję, że ten cyrk się skończy, że nie ustąpią, bo ile można ludzi dławić. Policjanci na maseczki, wow, jak będzie bunt w policji, to pierwsze będzie, że maseczek nie chcą nosić. To wam gwarantuję, wszyscy mają mieć dosyć. Ci ludzie, którzy... Ja tego policjanta tak ze szczerości i z szacunku dla niego poklepałem, tak wiesz, po przyjacielsku, po ramieniu, bo ja widziałem, jak on się męczy w tej maseczce. Wiesz, jak biegniesz, to ten materiał wręcz, masz otwarte usta, ten materiał do buzi aż wchodzi. Wiesz, to jest duszenie człowieka de facto, nie? To w mojej ocenie to w ogóle się samo bieganie w tych maseczkach powinno kwalifikować jako zawiadomienie o narażaniu zdrowia i życia. A co najmniej znęcanie się nad człowiekiem. Tak jest.
Dobrze, Pawle, to ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Powodzenia życzę w drodze do domu. Szerokiej drogi, aby się nie okazało, że nagle cię 10 patroli zatrzyma. Nie, nie, Krzysiek, nie siej popeliny, nic się nie dzieje. To był wygłup władzy w moim przypadku. Te 48 godzin byłem pierwszym więźniem politycznym. Ale ogólnie naprawdę nie jest tak, żeby, bo ludziom się otwierają, wiesz, te filmy z lat 80., że ja tam miałem ścieżkę zdrowia, że policjanci się nade mną znęcali. Nie. To są dyspozycje z góry. Policjanci są naprawdę spoko. No, mi nawet trochę żal tych, którzy dali się zmanipulować albo jakąś presją, wiesz, wymusić na nich te fałszywe zeznania. No bo po prostu jest mi ich żal, ale no trudno, zhańbili się. Ale ogólnie policjanci są spoko. Nie bójcie się, nie siejmy strachu. Strach jest naszym wrogiem. Oni chcą, żebyśmy się bali. Jak się przestaniemy bać, to oni się będą bali. Dokładnie. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. W opisie macie linki do fanpage'y, do grup. Pozdrawiamy. Trzymaj się, Pawle. Cześć.